Proszę Państwa, na koniec będzie bardzo pozytywnie i to dzięki naszej reporterce Agnieszki Goli pokażesz bardzo pozytywnie zakręconych młodych ludzi. Poznałaś ich kiedy? Poznałam ich kilka lat temu, gdy po raz pierwszy organizowali wyprawę z Łombol. Była to wyprawa do Monako. Wtedy, jak dobrze pamiętam, jechali trzema samochodami. Jednak z roku na rok akcja była coraz bardziej popularna. W tym roku udało im się pobić rekord, ponieważ jechało 110 samochodów, z czego do Azji dojechało 107. No i uzbierali 150 tysięcy złotych, które przekażą dzieciom z Łombol. No właśnie, bo tu jest jeszcze pewna tajemnica. Oni nie tylko są zakręceni na punkcie starych, cudownych samochodów, jak widzieliśmy, Trabanty, Nysy, Żuki, stare Fiaty. Oni chcą pomagać innym, a zatem obejrzyjmy tę historię. Co to znaczy, jak się świeci taka czerwona kontrolka stres? Nieważne, nie, możecie spokojnie jechać. Możecie jechać. Tak. W tym roku było nas 121. Z tego co wiemy, to do Stambułu dojechało około 107 ekip. Przejechaliśmy w 4 dni z Katowic do Azji. Dwa kierunki z naszytami z powrotem, minimum 4 tysiące, bo 2 tysiące nad Bosfor. Jechaliśmy przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Turcji. Była to ciężka trasa, bo mieliśmy do przejechania dwa duże i poważne pasma górskie, to były Tatry i Karpaty. I naprawdę, szczególnie jak widać za nami, obok nas tutaj te duże, ciężkie auta miały problemy na podjazdach. Nasz główny cel jest uzbieranie pieniędzy dla dzieci z domów dziecka, na prezenty dla dzieci. No i robimy to tak, że udostępniamy osobom prywatnym, firmom, powierzchnię na naszych samochodach, jak tutaj widać. Oni wpłacają pieniądze na konto fundacji i te pieniądze w 100% zostają wykorzystane na prezenty dla dzieci. To jest dla nas bardzo ważne, bo wszystkie załogi, cała organizacja, wszystko pokrywamy prywatnie. Zakup samochodu, wyjazd, paliwo, kempingi, promy w zeszłym roku. Uczestnicy w własnym zakresie muszą płacić i do tego jeszcze dodatkowo muszą się postarać znaleźć darczyńców, którzy wpłacają pieniądze na dzieci. Pomysł akcji z Łombol padł kilka lat temu podczas jednego z naszych popołudniowych spotkań warsztatowych, tak w cudzysłowie. Z grupką przyjaciół spotykaliśmy się, żeby pokombinować coś przy starych samochodach, potuningować, poprzerabiać, pobawić się. I pewnego pięknego dnia ktoś wymyślił, żeby po prostu zrobić coś szalonego, pojechać do Monte Carlo. Taki padł pomysł. Jedziemy do Monte Carlo, dobra. Później padł pomysł, żeby zrobić coś dobrego, przyczynić się, pomóc dzieciom. Wymyśliliśmy, żeby sprzedawać powierzchnię reklamową na naszych samochodach. Udało nam się już 4 razy objechać z Łombol. Pierwszy raz był w Monte Carlo, drugi raz też w Monte Carlo, trzeci raz koło podbiegunowe, no i teraz co dopiero wróciliśmy ze Istanbulu. Zrobiliśmy to, osiągnęliśmy to, mimo tego, że większość ludzi w ogóle nam nie wróżyła, że wyjedziemy. Samochody złombolowe biorą się zewsząd. Od jakichś krzaków, prawda, gdzie stoi przez 20 lat, przez stodoły. No a najczęściej są to na przykład samochody z rodziny i tak dalej. Akurat mój samochód został kupiony w autokomisie. Przy 120 ekipach, które wyruszyły z Katowic, ciężko jest tak naprawdę trzymać się razem. Oczywiście tak jak auta wyrabiały, jechaliśmy wspólnie, żeby się wspierać.
tutaj komunikacja była trudna. Od Złombolowca do Złombolowca po prostu przychodziły jakieś informacje, czy to SMS-owe, czy inne. No, ludzie również się po drodze jak gdyby zbierali. Oczywiście jakieś problemy techniczne, no to reszta się zatrzymywała, staraliśmy sobie pomagać. To może być 160 km przed Stambułem. Most w Żuku zablokował się i generalnie jest do widzenia i w sumie nie wiadomo, czy jest nadzieja, że da się to jakoś... Nawet nie da się olować, bo jest zablokowane. No ale o tym, żeby tutaj jechać w jakimś konwoju, czy cokolwiek przez 21, to nie ma takiej możliwości. Roku było bardzo kolorowo, fajna trasa, fajne tereny naprawdę. Teraz się nakręci, bo my się śmieszymy. Nie, nie każdy. To dla Jasia będzie. Znaczy tak, po przyjeździe sprawdzamy, ile mamy na koncie, potem oceniamy, no, na ile domów to wystarczy dziecka, ile będzie na jeden dom, no i wtedy sugerujemy tam dzieciom albo dyrektorom oczywiście, co by było możliwe i z nimi wspólnie dyskutujemy, jakie marzenia będziemy mogli spełnić. Ten z fundacji dowiedzieliśmy się, że mam 150 tysięcy prawie na koncie i tak proponuję, żebyśmy pojechali, bo rozmawialiśmy z dyrektorem z ulicy Rybnickiej z Domu Dziecka i byśmy zobaczyli, co w tym roku kupimy dzieciom, pogadamy z dziećmi. Co myślicie? No, to jedziemy. Jedziemy. No. Dajemy. Do wozu. Dzień dobry, Pani Martynie. Mamy dobre wieści. Tak. W tym roku zbieraliśmy prawie 150 tysięcy złotych i właśnie w tym celu się z Panem chcemy się spotkać, porozmawiać, co dla dzieci w tym roku było, jakie mają marzenia. Dzieci marzą o nowych meblach, marzą o stole do ping-ponga, o piłkarzykach, o PlayStation. Myślę, że spełnimy tak naprawdę ich marzenia w tym momencie i oczekiwania przede wszystkim. I to, że Państwo odpowiadacie tak na nasze oczekiwania, to jest fantastyczne. Jest 50. Mieszkamy w trzech jakby oddziałach. 20 dzieci tutaj mieszka, 20 dzieci jest w Katowicach Ligocie i 10 dzieci jest na mieszkaniu usamodzielnienia, tam są takie starszaki. Przedział wiekowy od 6 roku życia, od przedszkola do 18 roku. Praca z dziećmi też jest pewnego rodzaju misją. Tutaj tak wszyscy traktujemy tą naszą pracę. Prowokowanie dzieci do tego, żeby jakby mówiły o swoich potrzebach, jest też jakby wpisane w nasz tok pracy tutaj. Pewnie, że dzieci mówią. Dzieci są najlepszym papierem lakmusowym tego, co się wokół nich dzieje i jakby kiedy pokazują swoje potrzeby, kiedy mówią nam o tym, bardzo się cieszymy i chcemy reagować na to. I stąd jakby te nasze zapotrzebowanie, nie wiem, na zakup mebli, na wyremontowanie czegoś, na to, żeby powiesić kolorowe lustro czy obrazek, to są tak naprawdę potrzeby dzieci. Dzień dobry! Co słychać u Was? Dobrego? Dobrze, wszystko jest okej. Fajne. Jak rowerki w zeszłym roku? Fajne. Jeżdżą jeszcze? Tak. Ile kilometrów porobiliście? To nie my raczej, to małe dzieci. No, ile zrobiliście kilometrów? Ja już jadę na dużym rowerze. Ale czyli już nie masz 4 kółek. Fajnie. A co byście chcieli w tym roku od nas? Nowe meble. Boomboxy. Stół ping-pongowy. Zabawki. Zabawki. A jakie zabawki?
Pikażyki. Pikażyki. A grasze? A słodycze nie chcecie? Słodycze. W tym roku rozmawiając z panią z domu dziecka ze Śląska, która powiedziała nam, że przydałby się jej piec, ponieważ nie mają czym grzać domu dziecka na zimę. Powiedzieliśmy tej pani oczywiście, że no jak najbardziej, z tym, że tak naprawdę to chyba musi się od państwa, prawda, że no dzieciaczki jednak muszą mieć ten piec na zimę. Tak samo pani, która chciała, żebyśmy kupili auto służbowe, żeby dowoziła dzieci do szkoły. No są takie rzeczy, które tak naprawdę naszym zdaniem powinny być zapewnione i tak jak mówię, no my chcemy tą drugą stronę, tą radość dla tych dzieci, a nie za bardzo jak gdyby spełniać te obowiązki, które no, po prostu państwo powinno im to zapewnić. Skrzydła nam dodaje cel, który mamy, uzbieranie pieniędzy na dzieci, bo jak już po trzech dniach psują się te auta, ludzie się załamują psychicznie, to jednak to daje nam tą siłę, że po co to w sumie się robi, bo jest to w sumie głupota jechać takim złomem, w nawiasach oczywiście, tak daleko. Ale daje nam to siłę jednak, jak coś ciężkiego się dzieje, deszcz, zalane namioty, brzydka pogoda, pęknięty most w Żuku przed 200 km przed metą, to nasz cel właśnie uzbieranie pieniędzy na dzieci dodaje nam siły i jedziemy dalej. Teraz oto mamy taki temat do przemyśleń. 20 minut temu w reportażu Leszka Ciechońskiego autor pyta młodego chłopaka, chuligana, człowieka, który krzywdzi słabszego, czym się interesujesz? On mówi, niczym. Nic mnie w życiu nie interesuje. I oto mają państwo młodych ludzi, którzy mają pasję, cudowną pasję. Te stare, poczciwe samochody, Fiaty, Nysy, Trabanty, poczciwie odrestaurowywane po to, by dojechać do Azji i później zrobić coś dobrego dla innych. No. Niesamowite jest zestawienie tych dwóch postaw i myślę, że to jest dla nas ludzi dorosłych, dla wychowawców bardzo ważne przemyślenie. To jest sposób, pasja. Agnieszko, kiedy będą prezenty dane dzieciom? Bo widać, że już wiedzą, co dzieciaki chcą. Czy mają jakiś termin, kiedy te prezenty dają? Tak, jak co roku ekipa z Łombol przekaże prezenty dzieciom 6 grudnia, czyli taki wymarzony prezent mikołajkowy. A, czyli to będzie fantastyczny Mikołaj, ale naprawdę znakomity pomysł. Czy oni znowu szykują jakąś podróż? Tak, już powiedzieli, że na pewno będzie ekstremalna wyprawa jeszcze dalej, ale na razie nie chcą zdradzać, gdzie, to jest objęte wszystko tajemnicą.